znane ziomeczki. To jest kolejny filmik w stylu jak grać riffy, jak czaskać na gitarze riffy mocne, jak komponować, jak tworzyć. Słyszeliście ten motyw, nie? On jest dobry, naprawdę. Dobra, zobaczcie teraz o co mi chodzi. Uwaga, ja obniżę kamerkę. Nie będzie tak, że będzie inaczej. Dobra. Czy wszystko tutaj git? Wszystko git. Gitarkę widać? Widać. Zarąbiście. Dobra, zagram wam ten motyw. Teraz tak. Musimy sobie dobrać tempo. To jest też bardzo ważna rzecz, umieć sobie dobrać tempo. Czy teraz jak gramy utwory, czy jak sobie tworzymy, czy nawet jak wymyślimy jakiś riff, a do tego chcemy go nagrać, musi być z metronomem. Pamiętajcie, w ostatnim filmie mówiłem, że metronom to jest wasz święty graal i go używamy. Dobra, przy tym tempie, dobra, damy 180 dla równej miary, 180. Teraz jeszcze sprawdzimy, czy ten bit, który tutaj mam, jest git. Bit ten z metronomu. Jest git. Dobra. Motyw jest taki, że gramy na najgrubszych strunach. Ja mam akurat siódmą strunę, siódmą E, przepraszam, B. Wy macie E. Na waszych gitarach by brzmiało to coś takiego, uwaga, w stroju E standard. Przejście z najgrubszych z szóstej struny na tą siódmą też fajny patent daje. To jest o kwartę w górę. Czyli tak. 0,2 na najgrubszych strunach, a tutaj po prostu 7,9. Ja w ogóle teraz tak, zrobię tak, wyłączę metronom, zagram to wolno. Uwaga, żebyście sobie zobaczyli. Siedem osiem na szóstej strunie. Zapędzam i świruję. Ale widzicie, dobra, czyli to jest naszą bazą do riffu. Dobra, to jest nasza baza. I teraz widzicie, no dobra, wymyślimy jakiś motyw, jest. Dość szybkim tempie, tutaj ręka musi tutaj naparzać, bo tutaj właściwie gram głównie w dół. Nawet wszystkie dźwięki gram w dół.
Tutaj to gram legato, czyli 7-8. 7-8-7. Na strunie szóstej. Dobra. I teraz spróbujmy coś do tego motywu stworzyć dalej, no nie? Bo powiedzmy, żebyśmy coś chcieli. Dobra, jest jeden motyw, teraz wypadałoby coś zmienić, no nie? Na tym polega też cała seria tych filmów, że coś, prawda, mamy jakiś riff, ale też próbujemy go jakoś rozkminiać, bo nie będziemy całego utworu przez 4 minuty grać, prawda? Dobra, zwykle to na przykład też się coś takiego stosuje, że albo w kawałku. Podniosę sobie, że lepiej mnie było widać. Zwykle stosujemy coś takiego, albo w kawałku jest napięcie cały czas, czy cały utwór na przykład jest właśnie ciśnienie jakiegoś riffu, który jest taki mocny. No, na przykład załóżmy, dobra, gram to jako podstawę plus coś tam jakiegoś szybkiego. Tutaj grałem cały czas, widzicie, w tym tempie. Prawda? Takie szybkie. Później tylko zwolniłem. No, na zakończenie, prawda, żeby to jakoś fajnie. Cicho siedź, skurczybyku. Żeby jakoś fajnie zabrzmiało na zakończenie, no nie? Ale widzicie, podstawa. Jeszcze raz wam przypomnę. Przepraszam. Dobra, podstawa była ta. Ale widzicie, co z tego się działo. Co tutaj się zaczęło, co tu kurwa zaczęło się... po prostu masakra się zaczęła tu dziać, no nie? To po prostu... był po prostu mindfuck. Nawet nie wiem, czy to w tym momencie teraz powtórzę. Ponieważ to jest, widzicie, nieulotne jak myśl, mam to nagrane, więc sobie będę mógł sobie sam otworzyć, zobaczyć jak grałem, oglądając ten film. Ale widzicie, czyli teraz... to pierwsze, na przykład ten riff pierwszy, który tu grałem, to może być użyty jako element jeden, intro. Obrzejecie, nie? Intro, po prostu. Perkusja się tam nabija. Raz, dwa, trzy, cztery. Na przykład gramy... tak, bo we wcześniejszym filmiku mówiłem wam o tych taktach, no nie, jak metronom wybija raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, prawda? Każda raz, dwa, trzy, cztery to jest takt, no nie? Tu w tym momencie ten riff, czyli ten fragment, ten co wymyśliłem, ten pierwotny, który wam grałem, to jest, on zawiera, uwaga, ktoś pisze, on zawiera trochę więcej taktów. Cztery takty z tego co zauważyłem, z tego co teraz policzyłem. No, by pochodził już cztery. No, to byłoby powiedzmy cztery takty. Ale to tak się nazywa, my na przykład w kapeli mówiliśmy, że jedno kółko, prawda, albo frazę, powinno by się fachowo powiedzieć fraza, czyli jedna fraza to jest cały ten motyw od A do Z, czyli do zakończenia, od tego do, to jest cała fraza, czy też jak wolicie kółko, no nie? Czyli teraz ten motyw można by użyć, powtarzalność jego, można właśnie na przykład jako intro zrobić, dwa razy go użyć, na przykład zrobiliście, jako intro mogło być. Później można było wcisnąć jakiś inny motyw, na przykład jakiś przejściowy, i później on mógłby stanowić znowu, jakby włączamy tekst, wokalista śpiewa i do tekstu, prawda, no. Prawda? On sobie tam coś takiego siedzi i tak dalej, i tak dalej. I to fajnie, czyli intro, mamy tu jakieś tam takie przejście, taki motyw jakiś, prawda? O, na przykład coś takiego i później...
gramy, prawda, i śpiewa wokalista, no nie? To jest jeden z takich motywów, sposobu wykorzystania. Równie dobrze można użyć ten motyw jako tylko element zwrotkowy. Do niczego innego go na przykład nie używamy. Nie używamy go do intra, tylko po prostu jako zwrotka. Też byłoby git. Po prostu jakiś, teraz trzeba było coś innego posiedzieć, pomyśleć, co by było jako na przykład intro. Może być na przykład jakieś w wolnym tempie zupełnie jakieś takie... Już coś jest, no nie wiadomo, to zawsze można kombinować na mnóstwo sposobów, ale najtrudniejsze z tego, co właśnie ja widzę, to jest to kombinowanie, bo nie sposób jest zagrać czyjś utwór, prawda, nauczyć jakiegoś tam na Fingers Mothers, czy jakiegoś Fade to Blacka, czy Master of Puppets i go odtworzyć, ale problem jest właśnie w tworzeniu, bo mamy tyle możliwości, że właściwie głowa odpada, tylko musimy mieć dużą stanowczość w tym, co chcemy stworzyć, no nie? Powiedzmy, no nie wiem, dobra, wymyślę ten motyw, to jest kurde, on będzie intrem, później jakiś robię przejście, to co wam pokazywałem. Jakieś takie przejście tu i później idziemy jako zwrotkę. Wypadałoby później stworzyć jakiś riff, ale to dobra, to będziemy przy komponowaniu, przy tworzeniu utworów. W każdym razie widzicie, ten motyw, ten pierwszy, ten szybki, to jest jakby bazą, z której możemy wyjść dalej, cokolwiek stworzyć. I tak się właśnie, no przynajmniej w moim przypadku, znaczy w moim użyciu ja to tak robię, że zwykle coś wymyślam, jakiś riff i coś do tego dalej dokładam. No nie mam jakby dalszego motywu, już wiem, co tam dalej będzie. Są tacy, którzy mają już mniej więcej jakby rozwinięty ten taki zmysł tworzenia. Ja akurat no zwykle tak nie miałem. Czasem tak mi się zdarzało, że już wiedziałem, co będzie dalej, ale to jest chyba możliwe, że to jest wynik na przykład długotrwałych ćwiczeń różnego rodzaju, które powodują, że ten umysł później jest taki nakręcony, no nie? Różne mogą być przyczyny. Na pewno nie z powodu jakichś kurde używek, no nie? To akurat nie używamy. Jak gramy, nie używamy, chociaż są tacy, którzy no bez pięciu piwek to ja nie pogram, bo po prostu będzie źle. Także nie używajcie też takiego argumentu, no nie, że musi być piwko, bo później na drugi dzień też w ogóle nie wiadomo, co się grało. Także dobra, rozkmijcie sobie jeszcze ten riff, cofnijcie sobie filmik, spróbujcie coś swojego do tego motywu, jeżeli wam się to uda, prawda, technicznie zagrać. No na pewno wam się uda, bo jesteście przecież przekoksy i przeujamuje. Do tego coś wymyśleć dalej, prawda, jakiegoś twórczego. Możecie nawet zrobić filmy wideo, w których byście użyli tego riffu. Możecie tam napisać, prawda, riff do filmiku tego i tego. Dla pierwszych dwóch osób ja bym miał koszulki takie, kapeli Serpent Wings. Można posłuchać na YouTubie Serpent Wings, rozmiar L, męska koszulka, mam ich w tym momencie dwie do rozdania, więc serdecznie zapraszam do tego, żebyście po prostu coś potworzyli, użyli tego riffu, zrobili na swoim kanale filmik, wrzucili, prawda, rockday.pl, riff taki i taki, podeślijcie mi link, możecie na Messengera podesłać, numer telefonu też macie zwykle podany, 505-017-221, 505-017-221, możecie sobie zawsze wysłać SMS-a, czy napisać, czy cokolwiek. Mi zależy na tym, żebyście zaczęli tworzyć, żeby po prostu wasze granie było twórczością, żeby was cieszyło i było po prostu no waszym wytworem, waszej wyobraźni, waszych umiejętności, żebyście mogli wrzucać na YouTube'a i cisnąć. Także gramy, nie śpimy i do zobaczenia w następnym filmie.